Witam wszystkich w Mercedesie Model W140. Omówię, jak dostać się do tych przycisków. Tutaj akurat mamy do czynienia z tylnymi drzwiami, ale identyczna sytuacja jest w przypadku przednich drzwi. Wprawdzie w przednich drzwi nie mamy tutaj tych przycisków, ale mamy ten panel z regulacją fotela, w którym na przykład może się przepalić żaróweczka podświetlająca ten panel bądź cokolwiek się w nim uszkodzić. I powiem, jak zdemontować ten panel bezkolizyjnie i bez jakichkolwiek uszczerbków, jeżeli chodzi o materiały w samochodzie. Więc ja tutaj mam wprawdzie już to zdemontowane, tak to wygląda po demontażu, bo te przyciski w normalnych okolicznościach, jakbyśmy chcieli się do nich dobrać tak w 100%, to musielibyśmy ściągnąć całą tapicerkę drzwi, a jest to dosyć, no dosyć kłopotliwe, powiedzmy. A żeby zobaczyć na przykład od spodu, co się dzieje, czy odłączyć wtyczkę, ewentualnie zobaczyć, czy dochodzi napięcie, czy coś w tym stylu, no jesteśmy w stanie to zrobić właśnie w ten sposób, jak ja tutaj to zrobiłem, czyli ściągając tutaj ten panel od regulacji fotela i na dole wyciągając całą popielniczkę. Jeżeli chodzi o panel górny, jest on od tyłu skonstruowany w następujący sposób. W tej części przedniej jest zaczep taki stały, tak jak widać, a w tylnej części panela, i tak jak mówię, dotyczy to wszystkich paneli w każdych drzwiach samochodu. W tylnej części panela są takie ruchome zatrzaski. Ruchome, czyli można je obrócić w prawo bądź w lewo, w górę, w dół w przypadku samochodu, tak jak widzimy, i one się chowają. Demontaż polega na tym, jak panel jak jest zamknięty, wygląda to w ten sposób. Zatrzaski są zamknięte, czyli chowają się pod tą część tapicerki, tutaj jak widać. Tu jeden panel wchodzi, tutaj drugi. I my musimy spowodować, jak to jest zamknięte, ja pokażę może tak chociaż troszeczkę. O, powiedzmy, że to jest zamknięte, że tego nie chcę celowo zatrzaskiwać. Potrzebne jest nam wąskie jakieś narzędzie. No ja użyłem akurat nożyka, ale trzeba bardzo umiejętnie go używać, ponieważ można sobie narobić szkód. Ale jak ktoś umiejętnie to użyje, to jak najbardziej nożyk nadaje się do tego. Chodzi o to, żeby wprowadzić nożyk pomiędzy tapicerkę a ten panel drewniany, z góry tego zaczepu bądź z dołu. Najlepiej robić to tępą krawędzią, nie ostrą, tylko tępą krawędzią, czyli wprowadzamy pomiędzy tutaj w tą małą szczelinę, którą będziemy widzieć, i ten zaczep biały przesuwamy. Ja bym polecał na przykład przesunąć to w dół, czyli te zaczepy obydwa schowają się, jak będziemy je, proszę zobaczyć, jakie będziemy chcieli. No teraz akurat ja dysponuję jedną ręką, dlatego jest to uciążliwe, ale jak zaczniemy je przesuwać, to one się nam schowają całkowicie, zlicują się z tą powierzchnią panela, czyli schowają się. Po czym bardzo delikatnie podważamy tym samym nożykiem od tej strony panel, od tej strony podważamy w ten sposób, no i on, nie mając już tych zaczepów aktywnych, w ten sposób nam odejdzie. Po czym wypinamy go delikatnie z samochodu. Następnie tutaj będziemy mieli podłączone dwie kostki, akurat w przypadku tego panela, raz do regulacji tego fotela, także odpinamy i mamy chociażby dostęp do żarówki, która podświetla ten panel, bądź ewentualnie do całego tego panela, żeby sprawdzić, jeżeli mamy jakąkolwiek usterkę, nie ma regulacji tych siedzeń. No to w ten sposób dobieramy się do tego panela. Jeżeli chodzi o montaż, robimy to odwrotnie, czyli te zaczepy, mówię, jeżeli jak już się zdemontowaliśmy, te zaczepy będą schowane, ja zademonstruję. Jeżeli nożykiem zrobimy tak, że one się schowają, będzie to wyglądało w ten sposób. Ja powiedziałem, żeby to zrobić na dół, a widzę, że do góry chyba będzie lepsze rozwiązanie, chociaż zaraz, sekundkę, zobaczymy, jak to będzie, robiąc to na dół. No na dół to trochę gorzej wygląda, czyli przy demontażu, powtarzam, najlepiej te ząbki posunąć obydwa do góry,
jeden do góry schować, jak jeszcze mamy to na tapicerce, i drugi do góry schować. Wtedy one najkorzystniej tutaj się nam ukryją, tak jak widać. Ta powierzchnia będzie całkowicie gładka. Nie będzie w ogóle ten ząbek wystawał. Po czym demontujemy, tak jak powiedziałem. Montaż polega na tym, że te ząbki otwieramy w tą pozycję, jak widać, i montujemy odwrotnie, podłączając najpierw oczywiście te dwie styczki w gniazdka, i montujemy odwrotnie, czyli te ząbki najpierw zakleszczamy w odpowiednie miejsce, tapicerki za rączką, tak, wciskamy, i następnie później dociskamy to z przodu, czyli ten zaczep nam się automatycznie zakleszczy. Na tym polega montaż. Nie robimy tego tak, że najpierw to tak, jak żeśmy demontowali, bo najprawdopodobniej to nie wyjdzie, albo połamiemy te zaczepy, tak jak pokazałem. Otwieramy zaczepy, tutaj je ustawiamy w miejscu, gdzie powinny być, a tu zakleszczamy. Ale sens był taki, żeby się dobrać do tych przycisków, jak mamy z nimi jakikolwiek problem, jeżeli chodzi o wtyczki elektryczne, i na przykład chcąc zobaczyć, co się tam cokolwiek dzieje od tej strony, no możemy użyć lusterka, wtedy widzimy, wtedy będziemy, że tak powiem, mogli zaobserwować, co się dzieje z tymi dwoma przyciskami. Jeżeli chodzi o demontaż popielniczki, jest ona w prosty sposób zamontowana. Na dole są stałe takie zęby, jak widać, to jest spód popielniczki w tej chwili pokazane, i on jest na stałe zaczepiony na dół, zatrzaśnięte, a u góry mamy ruchome zęby, takie dwa. Tu jest jeden ząb, tu jest drugi. Cieniutkim śrubokrętem otwieramy najpierw popielniczkę, będziemy widzieć tutaj te dwa ząbki. Cieniutkim śrubokręcikiem przy lekko zamkniętej popielniczce, proszę pamiętać, nie przy otwartej zupełnie, tylko leciutko ją zamykamy, uwalniamy, proszę zobaczyć, ten ząbek nam zaczyna pracować. Najpierw jeden ząbek i odchylamy trochę popielniczkę, po czym drugi ząbek leciutko opuszczamy na dół i odchylamy popielniczkę od tapicerki. Ona nam najpierw górą wyskoczy i wysunie się całkowicie z samochodu. Będziemy mieli dostęp do popielniczki, również na przykład w tym przypadku, jak przestanie nam funkcjonować podświetlenie lub nie będzie działało gniazdko tutaj znajdujące się do zapalniczki. Tak to wygląda. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.